Grudzień to czas wyjątkowy. Szczególnie wtedy szukamy w kuchni z jednej strony tradycyjnych smaków, z drugiej zaskakujących kulinarnych połączeń. W programie na początek stek ze schabu z nutką słodkich owoców według przepisu szefa kuchni Rafała Godziemskiego. Do mojego dania potrzebuję taki gruby plaster schabu. Tą część od skóry lekko nakroję. I w drugą stronę powstanie dzięki temu taka piękna kratka. Kolejna strona. Czyli schab będzie pokrojony w kratkę z każdej ze stron. Tak przygotowane mięso włożę do miski i przyprawię. Troszeczkę soli czosnkowej. Łyżka miodu. Sos sojowy. Troszeczkę kaczego tłuszczu. I rozdrobnionych owoców jałowca. Nacisnę i pokroję drobno. Pachnie naprawdę pięknie. Całość dobrze wymieszam. I tak przygotowane mięso obsmażę na złoto z każdej ze stron. Odrobina oleju na patelnię. Poczekam, aż się nagrzeje. Do smażenia dodam również szalotkę pokrojoną na takie grube kawałki. Będę smażył na małym ogniu, aby zachować smak, który zostanie mi na patelni. Mięso się smaży, a ja pokroję koper włoski w drobną kostkę. Przygotuję również jabłko. Pokroję w kosteczkę. Będą to produkty do mojego sosu. Jeden element jest, drugi jest. Potrzebuję również pomarańczy. Wyfiletujemy. Mój stek ze schabu pięknie się usmażył. Wygląda po prostu cudownie. Dam mu chwilę odpocząć na desce. W międzyczasie przygotuję sos. Położę jeszcze listek bazylii, żeby nabrał aromatu. Czas na sos. Na patelnię włożę taką uczciwą porcję masła. Roztopimy. I na pierwszy ogień idzie koper włoski. Chwilę potem jabłka. Przesmażę 2-3 minutki. Czas na mieszankę z bakali. Dodam również syrop z pędów sosny, ale z powodzeniem możemy zastąpić to dobrej jakości miodem. Czas na odrobinę białego wina. Półsłodkie będzie idealne. I całość pogotuję kilka minut. W międzyczasie obiorę listki bazylii. Pokroję je drobno. Aby mój sos nie był sosem deserowym, dodam troszeczkę czarnego pieprzu. Będzie idealnie pasował do steka. To już czas na pomarańcze. Fileciki lądują w sosie. Skórka ze świeżo startej limonki. Taki sos idealnie pasuje również do pieczeni, na przykład z szynki czy z łopatki. Dla koloru i smaku oczywiście dodam kilka kropel sosu sojowego. Najlepszym sposobem do zagęszczenia sosu zamiast mąki jest zagęszczenie masłem. Sos stanie się kremowy. Prześliczny. Stek dołożę do gotowego sosu, aby się lekko ogrzał. Świeżo pokrojona bazylia ląduje na sam koniec. Wyłączę gaz. I mogę się cieszyć smakiem naprawdę dobrej potrawy. Na talerz położymy bakalię. Z
owocami. Król stek. Troszeczkę świeżych owoców, cząstki jabłka, pomarańczy, troszeczkę ziół. Świeża bazylia, kilka gałązek koperku. Na koniec troszeczkę syropu z pędów sosny, aby danie pięknie pachniało. I moja propozycja dania głównego na święta gotowa. Wesołych świąt. Czas teraz na bożonarodzeniowy deser. Pierogi z twarogiem i bakaliami. Grudniowy hit dla całej rodziny. Przepis mistrzyni cukiernictwa Aleksandry Sowy-Trzebińskiej. W misce mamy przesianą mąkę pszenną, do której dodajemy szczyptę soli, masło pokrojone w kostkę, około 40 gram. Mieszamy. Ciasto przykrywamy do wystudzenia i przygotujemy w tym czasie żółtka. Żółtka łączymy z cukrem pudrem i z cukrem wanilinowym. Do ostudzonego ciasta dodajemy żółtka z cukrem. Ciasto wyrobione przykrywamy, aby nam nie obeschło, i w tym czasie przygotujemy farsz. Do miski wkładamy twaróg, cukier puder, skórkę z pomarańczy, namoczone rodzynki. Okres świąt to nie tylko pierogi z kapustą i grzybami, ale mogą być to również pierogi z twarogiem i bakaliami. Jeszcze orzechy. Ja dodaję orzechy włoskie i migdały i odrobina śmietany. Całość łączymy w jednolitą masę. I jeszcze żółtko. Zaczynamy od oprószenia deski mąką, aby nasze ciasto nam się nie przykleiło. Ręce też muszą być całe w mące. Wałkujemy. I wycinamy kółeczka. Można do wycinania użyć specjalnych wycinaków lub po prostu zwykłej szklanki. Teraz na nasze pierogi nakładamy farsz. U mnie w domu bardzo lubiane są słodkie pierogi. Nie tylko te z twarogiem, ale również te z masą makową. I kleimy. Najpierw zamykamy po prostu. Później będziemy robić wzorki. U mnie w domu święta to nie tylko Wigilia i następne dni zaraz po niej, ale również czas przygotowań. Podczas tych przygotowań robimy pierniki, pierogi, sałatkę jarzynową. Żeby nasze pierogi były trochę ładniejsze, na brzegach zrobimy falbankę. Musimy rozpłaszczyć brzeg i na zakładkę chować do środka ciasto. No i co? Gotujemy. Pamiętajcie, że nawet gdy robimy słodkie pierogi, wodę należy lekko posolić. Gotujemy
tak długo, aż wypłyną. Jeżeli robicie pierogi wcześniej i je zamrozicie, gotować trzeba odrobinę dłużej. Łowimy do miseczki nasze pierogi. Na talerz nakładamy odrobinę sosu waniliowego. I nasi główni bohaterowie, czyli pierogi. Na górę jeszcze odrobina skórki z pomarańczy. Orzechy. I szczypta cynamonu. Słodki, świąteczny deser gotowy. Smacznego. Więcej o nożem i widelcem na profilu programu na Facebooku. Tam przepisy na grudniowe dania i desery. Do zobaczenia za tydzień.